Oddaję głos Jackowi. Cześć, witam Was. To już dzięki za przedstawienie. Okej, teraz lepiej. Nazywam się Jack, reprezentuję firmę e-Dokumenty. Chciałem dzisiaj powiedzieć parę słów na temat platformy e-Dokumenty, czym jest ta platforma. I chciałem porozmawiać na temat tego, czy może w Waszym przypadku, jakie Wasze są doświadczenia, jakie są potrzeby w zakresie oprogramowania dla biznesu. No właśnie, moje życie składa się z tworzenia oprogramowania dla biznesu, takie nudne rzeczy jak automatyzacja procesów, obieg dokumentów, jakieś zarządzanie relacjami z klientami. No ale może też być też fajny temat. Pytanie, czy kto z Was musiał w swojej firmie czy dla swojego klienta automatyzować czy oprogramować w ogóle jakiś proces? No, to wiecie na pewno, że zaczyna się zawsze prosto, tak? Mamy na przykład tutaj taki arkusz Excel na przykład, no po prostu musimy ten Excel przełożyć na, nie wiem, żeby był w przeglądarce, prawda? No tam ktoś wypełnia, później się ma wysłać e-mail i tak dalej. No ale później się okazuje, że jednak nie jest to takie proste, że pojawiają się kolejne wymagania, że w tym polu tam tylko jedna osoba może wpisać i nie wcześniej niż ta następna i tak dalej. Że trzeba tam odpowiedzieć na maila, ale jeszcze go wyedytować i jeszcze dokument Worda wygenerować i tak dalej. I się robi cała historia. E-dokumenty rozwiązują ten problem i są też dla programistów, są platformą. Ja pokażę, jak to wygląda. W dwóch zdaniach jeszcze o systemie. System e-dokumenty to system klasy właśnie BPM, czyli zarządzania procesami, system workflow. Na zewnątrz HTML5, CSS3 i AJAX. Natomiast w środku, to już może lepiej pokażę. Okej. Przepraszam, muszę się inaczej przyłączyć. Żeby coś widzieć. Okej. Tak wygląda system. Standardowe komponenty są dostarczone, jest moduł klienci, kalendarz, dokumenty, szereg modułów, które można też sobie tutaj dostosowywać, można sobie to tam całe to menu wyedytować. Generalnie tworzenie dokumentów jest... Odbywa się w, wszystkie okna się otwierają Ajaxowo. Przepraszam, tak słabo tu widzę. Więc tak, okienka się otwierają Ajaxowo, są dokowalne, czyli można też otwierać wiele okien, przesuwać je. Tak jak widać, to chodzi na telefonie, ale dosyć wszystko płynnie się
otwiera, przeładowuje poszczególne obiekty. Wykonane to jest w naszym własnym frameworku. Wtedy, kiedy żeśmy się decydowali, to było już kilkanaście lat temu, nie było takiego wyboru jak dzisiaj. Dwa, że chcieliśmy mieć pełną kontrolę właśnie nad tworzeniem obiektów, nad ich generowaniem, nad kształtem każdego komponentu. Pokażę, jak się wykonuje proces. On jest pod spodem tutaj zaprojektowany właśnie w notacji BPMN, czyli można procesy tutaj projektować właśnie za pomocą narzędzia. Można tutaj dodawać, przesuwać, po prostu rozszerzać te procesy. Każda kontrolka wypełnia wzorzec projektowy command, czyli tutaj można dodawać własne komendy, które, no tak jak tutaj na przykład, nie wiem, tam wyślij mail, powiedzmy, która następnie na podstawie API generuje tutaj formatkę i obsługuje tokeny, czyli tu można SQL-a używać, można po prostu stosować w ogóle zasady projektowania zgodnego z BPMN, czyli przypisania własności. I to mogą robić też nie tylko, to jeszcze nie jest jakaś tam programistyczna praca, to robią wdrożeniowcy w zasadzie. Natomiast pod spodem elementy już programistyczne to są na przykład coś, co generuje nam poszczególne moduły, to jest XML. W tym XML-u osadza się po prostu kontrolki poszczególne. Robicie to po prostu tokenami. To jest bardzo łatwe. Dzięki temu te moduły, które tutaj się wyświetlają, można bardzo łatwo tworzyć nowe. Na przykład moduł umowy, załóżmy, w którym klient chce rejestrować umowy. Każda umowa jest jakimś obiektem, to składa się właśnie z raportu. Ten raport pod spodem, jak wyedytujemy, to widzimy, że w definicji jest po prostu SQL, więc można ten wygląd szybko wygenerować. Natomiast te przyciski są tak zwane custom widgets, czyli możemy tym zarządzać też z poziomu panelu sterowania. No, dodając przyciski, określając, jaki skrypt ma się wywołać, jaka metoda. Tutaj w formacie JSON są dostępne. Jest jeszcze kilka tutaj rzeczy, które chciałbym, na pewno warto by było pokazać. Natomiast mam też dla was taką, można powiedzieć, propozycję. To jest pod maską jeszcze, to też na pewno nikogo nie zaskoczy. Wielowarstwowa architektura, o tym też myślę, że głębiej się nie będę rozwodził. W tej chwili każda sensowna, biznesowa aplikacja powinna mieć te wiele warstw i tak jak wcześniej Matias też na warsztatach omawiał domain driven design, tutaj jest też właśnie ten wzorzec stosowany. Dzięki czemu właśnie masę tych aplikacji różnego typu, które właśnie firmy wymagają, można po prostu stworzyć przy użyciu tej platformy. Natomiast pytanie, co dla was, po co mi to, tak? Więc myśmy założyli, że tworząc platformę e-dokumenty, że chcielibyśmy, że zaobserwowaliśmy to, że najłatwiej aplikacje tworzyć osobom, które no jednocześnie no potrafią kodować, ale z drugiej strony mają jakiś tam kontakt z klientem. Oczywiście no, naturalnie się odbywa tak, że jest analityk, tak, czy projektant, który kontaktuje się z klientem, ustala projekt, tak, i przekazuje nam programistom, my to kodujemy, tak. Następnie przekazujemy testerom, testerzy to sprawdzają i administrator gdzieś tam to umieszcza na serwerze. Powiedzmy, że model Agile troszkę to zmienia, bo analityk troszkę przestaje być potrzebny, jeżeli programista potrafi się porozumiewać z klientem.
tak jak w jakimś jeszcze tam wykładzie, czyli z obcą inteligencją. Jeżeli to potrafimy, to możemy w zasadzie dużo łatwiej dowiedzieć się, czego tak naprawdę klient potrzebuje. Możemy to od razu za pomocą, jeżeli mamy platformę, która nam to ułatwia, możemy szybko też to zaprogramować. No, testy się przydadzą naturalnie. Natomiast taki model Agile 2.0, no to wprowadza jeszcze, zauważa to, że tak naprawdę tester testując, on przetestuje, czy zgodnie to działa ze specyfikacją, ale jeżeli specyfikacja nie jest kompletna, bo klient nie wyspecyfikował wszystkiego, no to jak tester ma to sprawdzić? Więc to klient tylko jest testerem miarodajnym, który jest w stanie potwierdzić nam, że tak faktycznie to jest to, co ja potrzebuję i czy to mi rozwiązuje problem. Więc w takim modelu skrajnym to klient jest klientem, testerem, a programista jest wszystkim, ponieważ mając do dyspozycji platformę też cloud, czyli możliwość uruchamiania i usług w chmurze, dostarczania programu, który po prostu działa w chmurze, zaraz też pokażę to o tym, powiem parę słów, to w zasadzie też nie potrzebujemy tego administratora. I tutaj te aplikacje, które można w ten sposób stworzyć, to są, można je umieścić w markecie, czyli jest każdy system klienta ma i system w chmurze ma połączenie, czyli ma tutaj w ustawieniach taki właśnie market. Ma taki market, w którym właśnie są dostępne aplikacje, można też je pobierać. I tak samo jest strona market.document.eu, gdzie można umieścić te paczki i wtedy te paczki są w takim formacie EDK, zawierają wszystkie potrzebne te elementy, po prostu klika się, żeby zainstalować paczkę. Te paczki mogą dotyczyć różnych właśnie obszarów, czy sprzedaży, czy właśnie na przykład jakiś helpdesk, czy do zarządzania finansami, umowami, no wszelkie rzeczy. Takich aplikacji też można wiele stworzyć dla różnych branż. Czyli posługując się właśnie dokumentami, nasi partnerzy tworzą aplikacje na przykład dla kancelarii prawnych, dla sieci franchisingowych, biur konsultingowych, firm budowlanych, wydawnictw, agencji reklamowych, firm wdrożeniowych, dostawców internetu czy wspólnot mieszkaniowych. To w zasadzie, jeżeli znacie jakąś branżę na tyle dobrze, że jesteście w stanie wyegzekwować od nich, jakie mają potrzeby biznesowe, i dostarczyć im właśnie tego rodzaju aplikacje, to dzięki temu można tą aplikację umieścić w chmurze i wtedy klienci będą, abonament miesięczny, będą po prostu, część tej prowizji będzie trafiać do was. Czyli propozycja polega na tym, że szukamy i mamy propozycje dla osób, które interesują się właśnie tego rodzaju problemami, chciały właśnie napisać taką aplikację, z tym, że no, posługując się platformą, to robi się to szalenie szybko. No, ja sam kilka takich aplikacji stworzyłem w kilka dni po prostu, które klienci używają i rozwiązują nimi duże problemy, który dotychczas na przykład rozwiązywali jakimiś właśnie innymi narzędziami, że mieli jakąś aplikację po prostu do tego, nie wiem, czy w Accessie, czy czasem nawet na stronie, ale to po prostu w tym narzędziu to można łatwo zrobić. Więc nasza propozycja jest zarówno dla osób, które chciałyby tego rodzaju system na przykład wdrożyć u siebie w firmie, albo dla swoich klientów,
czyli dla firm po prostu deweloperskich, jak również właśnie dla takich pasjonatów, którzy chcą, wiedzą, czym jest pasywny przychód i chcą po prostu uruchomić sobie taki własny biznes, który będzie polegał na tym, że pisząc aplikacje, umieszczając je właśnie w cloudzie, w naszej chmurze lub we własnej nawet instancji cloudu, bo to jest środowisko, które jest w ten sposób również może być instalowane w różnych miejscach. Jest pełna automatyzacja, my dajemy cały framework, który pozwala w łatwy sposób na stronie umieścić formularz rejestracyjny i klient, no wypełniając, zresztą jak wejdziemy na www.e-dokument.eu, to tam to jest i klient jest w stanie po prostu przeklikać formularz, następnie zdalnym wywołaniem uruchamia się na serwerze proces, który tworzy taką instancję i klient się już może zalogować do swoich e-dokumentów, następnie wchodzi w market, instaluje sobie taką paczkę, no i w zasadzie no, po drobnej konfiguracji jest w stanie używać jakiejś aplikacji. Płaci miesięczny abonament i część tej kwoty, połowa tej kwoty trafia do twórcy aplikacji. Także na tym polega propozycja. No i do tego zachęcamy. Nie ukrywam również, że nasza firma, jak każda, poszukuje programistów, więc też jeżeli kogoś z was tego rodzaju oprogramowanie interesuje, to zapraszamy na stoisko, chętnie porozmawiamy też w tym temacie. No i czy są jakieś pytania? Ile, jaki to jest rząd wielkości macie klientów? Czy możesz to zdradzić? Tak, obsługujemy w tej chwili kilkuset klientów. To jest jakieś 300, 400, może już nawet 500, 500 klientów. Jaki procent z tego kupuje aplikacje, czy wykorzystuje te aplikacje stworzone przez te dodatkowe z marketu? To znaczy, to jest w zasadzie, no też chciałbym być szczery, to jest nowość, tak? Ten market myśmy uruchomili dopiero teraz, no w zasadzie na konferencję, więc to jest jakiś nowy pomysł, który dopiero pierwszy raz się z nim dzielimy w ogóle ze światem. A jest jakaś data, kiedy będzie jakaś finalna wersja 1.0? To już działa, to w tej chwili działa, ponieważ te paczki już jakby te paczki już działają na takiej zasadzie, że to wdrożeniowcy, czyli jak partnerzy używają ich, ale nie można było ich kupować, nie było marketu. W tej chwili te paczki już można po prostu przez market kupić, więc taka jest różnica. Okej, dziękuję. Ja mam takie pytanie, czy można elementy tego systemu integrować na przykład ze swoją stroną internetową, że stawiam sobie jakiś formularz, on tylko się komunikuje? Tak, jak najbardziej. System ma bardzo zaawansowane API, również posiada dosyć dobrą dokumentację. Ja tutaj właśnie mam troszkę problem, mnie tak denerwuje i przepraszam za to i rozprasza. Ale pokażę to. O, jest strona Wiki, która zawiera właśnie bardzo dobrą dokumentację, w tym również dokumentację właśnie taką wdrożeniową i dokumentację API. Są przykłady, są snippety kodu dla każdej metody, czyli na przykład mamy metodę, nie wiem, stwórz nowy dokument, jest opisana. Także tutaj to wszystko się znajduje. I system też jest wyposażony w taką quasi szynę danych, czyli nazywa się to BS Connect. W tej chwili żeśmy zintegrowali ponad 30 różnego rodzaju systemów od, no wszystkie w zasadzie takie ERP-y popularne w Polsce są już zintegrowane gotowymi konektorami. Jeszcze drugie mam pytanie odnośnie frontendu. Czy korzystacie z jakichś gotowych bibliotek, paczek, czy wszystko tak sami w Angular, jQuery? Sam framework i aplikacja, czyli to co widzimy tutaj na wersji demo, jak
tutaj byśmy sobie pochodzili, to to wszystko jest wykonane w naszych własnych komponentach. Natomiast faktycznie no, gdzieś tam korzystamy, nawet tu są wypisane, powiedzmy, wypisane są mechanizmy, ale to są raczej niskopoziomowe biblioteki typu SabreDAV, jakiś ImageMagick, prawda, tego typu rzeczy, które no, są już pomocne, ale nie korzystamy tutaj, jeżeli o to pytasz, z właśnie frameworka na przykład typu Symfony czy tego typu. Mamy własny framework, tak jak wspomniałem na początku. To podejście tutaj, długo by można o tym mówić, z czego to wynika, ale to są szczegółowe rzeczy, które rozwiązujemy po prostu w najbardziej optymalny sposób. Tutaj we frameworku, szczególnie jeszcze parę lat temu, to nie było to najlepiej rozwiązane. Okay, dzięki. Okej, pytanie, czy ktoś, ja przepraszam, tak troszkę chaotycznie było, ale czy kogoś z was to na tyle zainteresowało, że widzi w tym, że coś ze swojej dziedziny, tak? Czy ktoś jakby odnajduje te problemy, które no, my mamy, czy nasi klienci, czy nasi partnerzy, również w waszej pracy? Interesuje mnie sam proces modelowania tego, powiedzmy, procesu biznesowego. Mm-hmm. Jak to wygląda, jak po kolei to zrobić, jakby sam kreator? Okej, to wygląda tak, że taki proces biznesowy to jest, zaczyna się od tego, że modelujemy procedurę, czyli załóżmy, że mamy procedurę, no tutaj, chociażby tą fakturę weźmiemy nawet. Obieg faktury, o. Czyli pierwsze tworzymy, modelujemy proces. No to jest taki zwykły modeler w BPMN, czyli posługujemy się bloczkami, prawda, bramkami. To jest na przykład bramka, która waliduje wartość. Po prostu w SQL-u się tworzy te warunki. Sama egzekucja wykonuje się w ten sposób, że jeżeli osoba umieści, uruchomi obiekt, czyli najczęściej jest tak, że tworzymy sobie, na przykład tu jest moduł urlopy i wtedy podłączamy, tworzymy formatkę. O, weźmy jakąś inną. Tworzymy formatkę, którą następnie, do której podłączymy po prostu procedurę i startując ten dokument, no tu jest akurat faktura, po zapisaniu z prawej strony wyświetla się ta szarfa i ta szarfa jakby już później prowadzi poszczególne kroki, jeżeli coś jest nie tak, no to weryfikuje. Czyli jakby no, po prostu musimy zaprojektować proces, następnie jak kolejny użytkownik, zadanie trafi do kolejnego użytkownika, to on ma tutaj to na właśnie swojej liście zadań workflow, otwiera sobie tą fakturę no i wykonuje, potwierdza po prostu zadanie, które zrobił. No, to zadanie wykonuje na jakichś formatkach, które też możemy tu je projektować, może nie wiem, dodać tu komentarz i tak dalej. Ja chciałem też dzisiaj pokazać, ale to po prostu jest za krótko, że też można łatwo te wszystkie obiekty, ponieważ to jest obiektowo, jest dostęp do tego modelu obiektowego, no to można też łatwo tworzyć własne przyciski, które posługują się już API każdego z tych obiektów, czyli właśnie na przykład jest, dokument ma metodę na przykład dodaj komentarz, prawda? Czyli możemy zrobić tak, że tutaj na tym workflow pobieramy sobie pewne dane, tak, i je gdzieś tam umieszczamy w obiekcie, w formatce. Następną czynnością jest właśnie stworzenie tego widoku, czyli tego custom modułu. Też warto powiedzieć, że kilkanaście tych modułów jest wbudowanych w system i jeżeli klient chce uruchomić na przykład obiekt dokumentów,
to w zasadzie tutaj nie trzeba robić jakiegoś programowania, no bo to wszystko jest, taki obieg od dokumentów ad hoc. Natomiast jeżeli już mowa o takich bardziej specjalizowanych procesach, to wtedy już dochodzimy do momentu, w którym trzeba dostarczyć specjalizowany widok, tak jak na przykład tu jest moduł sprzedaż i w tym widoku jest, wtedy tworzymy po prostu formatki, one stąd są uruchamiane, to mogą być dokumenty, sprawy i następnie, no później już proces prowadzi, te przyciski tutaj sobie też dodajemy i te przyciski sterują jakby, no albo są podłączane pod workflow, albo po prostu są, albo pod nie podłącza się po prostu kawałek z kodów PHP, w którym tam już co potrzeba sobie zrobimy. Jak wygląda kwestia wersjonowania dokumentów? Na przykład parę osób pracuje na jednym pliku typu umowa, kwestie notatek, kwestie wersjonowania samych sobie. Dokumenty są edytowane za pomocą protokołu WebDAV i w zasadzie ten WebDAV załatwia całą sprawę, bo wersjonowanie jest jakby, no po prostu otwieramy dokument do edycji, wtedy automatycznie system, znaczy no protokół WebDAV Word ustawia loka, no i ten log powoduje, że następna osoba, która otwiera dokument. Macie ofertę na stronie dotyczącej chmury, gdzie ta chmura stoi, czy to jest w Polsce, czy poza granicami Polski? Ta chmura, która tutaj jest, ona stoi u nas, także nie ma na razie problemu takiego pod względem na przykład danych osobowych. To jest w zasadzie nasza chmura, natomiast właśnie to środowisko chmurowe jest tak, jego API jest tak przygotowane, że można je podłączać też, czyli teoretycznie można by było sobie swój taki cloud uruchomić gdzieś na innych serwerach. Okej, patrząc na szerszy biznes, czy macie plan BCP napisany do ciągłości utrzymania usług? Gdzie jest wasze zaplecze techniczne, jeżeli chodzi o uszkodzenie serwerów i całej reszty, gdybyśmy chcieli przenieść całą firmę do was? Powiem szczerze, że jeżeli klient ma wymagania w zakresie właśnie wysokiej dostępności i chciałby je, nie wiem, opisać jakoś dokładniej niż standardowy regulamin i umowa mieć wymagania, to raczej polecamy private cloud. Gdybyśmy chcieli przenieść, nie korzystać z waszej usług chmury, tylko mieć to u siebie, jak wygląda support? Bo tego w ogóle u was na stronie nie ma. Support jest, znaczy tak, myślę, że większość naszych tych rozwiązań w tej chwili to są rozwiązania on-premise, czyli one faktycznie są na u klientów, więc support to jest standardowa umowa SLA, no i no serwis to jest no kwestia umowy, tak, czyli te warunki, jakie są w SLA-u, no my wtedy mamy oczywiście, serwisant musi mieć dostęp, prawda, do serwera klienta w tym wypadku. Okej, wielkie dzięki. Okej, to jeżeli by były jeszcze jakieś pytania, to zapraszam na stoisko i wielkie dzięki za przybycie.